Cześć, witam w kolejnym odcinku serii TorGrind Wopsuje. W dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie odtworzyć system po usunięciu atrybutu X z wszystkich plików w systemie. Ten odcinek dedykuję użytkownikowi Wiechu z kanału GNURE Stream, ponieważ to on podrzucił mi ten pomysł. Zapraszam. Ok, więc zacznijmy od znalezienia wszystkich plików, które mają X-a. Ponieważ aktualnie w CentOS-ach bin jest synonimem do USR bin, SBIN do SBIN, lib do USR, możemy założyć, że wszystkie pliki, albo przynajmniej ich duża większość, znajduje się w USR. Dlatego zrobimy małe uproszczenie i nie usunę ze wszystkich plików, ale ze całego USR. Nie wiem, czy są gdzieś indziej, stąd będzie tak, jakby ich nie było. Dodatkowo mamy na maszynie zainstalowanego i uruchomionego syslog.ng. To dzięki temu procesowi uda się nam odtworzyć system. Więc zróbmy sobie kopię. A nie potrzebujemy nic. Find usr type f perm. Użytkownik ma prawo wykonywania grupa albo ktokolwiek. Widzimy, że wypisało nam to wszystkie pliki w USR z X-em. Jest ich 2500 i teraz zabierzemy im prawa. Hmot minus X. Musimy wykonać w ten sposób, a nie przez exec, ponieważ przez exec zabierzemy prawa chmodowi i później nie będziemy w stanie już więcej odchmodowywać plików. Ok. Nie mamy praw do ls, do ld również. Jak taki system odzyskać? Ponieważ mamy syslog.ng, możemy dopisać coś do jego konfiguracji. Musimy wpisać, tutaj się posłużę w kopiowanie, gdyż nie mamy sprawdzenia składni, stąd lepiej mieć przygotowany wcześniej config. Będzie to utworzenie source'a S1, tak abyśmy go znali, bo no, nie wiemy, jaki był domyślny albo ustawiony przez innego admina. Destination to jest to, co nas interesuje, czyli do pliku test log, który będzie miał prawa 755. I następnie stworzymy regułkę, która będzie logować pliki do tego pliku. Tylko że, aby syslog mógł ten plik zaznaczyć, trzeba go albo zrestartować, albo wysłać mu kill hoopa. Kill jest built-inem w bashu, więc go mamy. Ok, czyli kill, hoop i proces. Tylko jaki proces? Aby znaleźć, jaki bit jest bitem procesu sysloga, możemy go poszukać w procu. Tylko że nie mamy ls-a. Jak odczytać, który bit to bit procesu syslog.ng? Nie możemy zabić wszystkich, bo tym mamy i bash, i ssh, więc nie możemy. Spójrzmy na przykład na taki proces. Nie mamy ls-a, ale wiemy, że on ma w sobie pliczek command line. I readem możemy odczytać, że to jest proces sudo. Dlatego dla każdego pliku w procu wykonamy read aa i odczytamy tutaj wartość command line,
i wypiszemy sobie w formacie nazwa PID-u i command line. Może jeszcze dopiszmy tu. Dobra. Mamy błędy, gdyż uptime nie jest katalogiem, to nie problem, ale jeszcze mamy taki błąd. Ale widzimy, że wypisał się nam PID i command line. Szukamy na naszego syslog.ng. Mamy nasze syslog.ng pod takim PID-em. Dlatego możemy wejść sobie, znaczy zobaczmy, że na pewno nie ma test, nie ma. Kill hub, który wymusi przeładowanie konfiguracji. I w tej chwili powinien się otworzyć czek. Nie otworzył się, ponieważ nie stworzyliśmy go. Tak. Wypisaliśmy sobie. Stwórzmy z niego plik. Syslog.ng.conf.d.test.conf. Mamy plik test log, który jest wykonywalny. Teraz należy zabić sysloga, aby już więcej do tego pliku nie pisał. Wyczyścić plik test log, aby był pusty. Następnie użyć metody czwartej z mojego poprzedniego odcinku. Tu jest gdzieś karta do niego, w którym utworzymy sobie pliczek chmod s. Tutaj znów użyję z zawartości pliku z poprzedniego odcinka, w którym jako plik, który chcemy ustawić na chmoda wykonywalnego, użyjemy naszego linkera. Taka mała aplikacja ustawi nam chmod X na linkerze. AS chmod. OK. Mamy naszą binarkę. Musimy ją teraz jakoś przenieść. Możemy wykorzystać do tego XXD, które potrafi nam zdumpować w heksach w formacie C, co nam bardzo pasuje, gdyż da się to dość prosto przetworzyć, a mianowicie wybrać tylko wiersze z X-ami. Następnie zamienić 0x na backslash x, aby był to format baszowy. Następnie usunąć spacje, przecinki, nowe linie i otrzymujemy kod, który jest możliwy do echo minus e. Zmniejszmy na chwilkę czcionkę. OK, czyli mamy w tej chwili wykonywalny plik test log, który jest pusty. Możemy zrobić echo minus n minus e, wkleić nasz shellcode. I przekierować wyjście do test loga. Po wykonaniu test log nasz linker stał się wykonywalny. I w tej chwili można już wykonać chmod plus x na bin chmod na ls. Mamy już ls-a, można wejść do bin
Finda jeszcze nie ma, ok, ale to już można zrobić. Mod plus X gwiazdka. USR SB mod plus X gwiazdka. Mamy Finda. Czyli znajdziemy naszego Finda z początku. Aha, tak nie można. Ok, ale to widzimy, że nasz system został w większości odratowany. I teraz już można użyć zwykłych narzędzi, aby przywrócić X-y do plików, do których powinny być. Dzięki. Cześć.